Tomek Ziętek, aktor, muzyk, powoli gwiazda filmu. Państwo z pewnością go znają z Kamieni na Szaniec, choć nie tylko. Witaj w domu. Dzień dobry, witam. Jesteś w Słupsku na chwilę, ale to będzie bardzo pracowity długi weekend w twoim wydaniu. No, jak ostatnio każdy weekend. No, ale w Słupsku rzeczywiście będzie o tyle ciekawie, że jeszcze będę tutaj grał w sobotę koncert, co też mogę uznać za pracę, no skoro tak to ujmujemy. No wiesz, każda obecność na ekranie to olbrzymi wysiłek. Za każdym razem staram się zagrać jak najlepiej każdy film. No dobra. Kino jest pełne, chociaż to niewielkie kino. Mówię o rejsie, gdzie jesteśmy. Ale masa osób przyszła, żeby zobaczyć ciebie i reżysera, żeby się z wami spotkać i żeby posłuchać o filmie. A nasi widzowie mają to na wyłączność. Powiedz, jakiego pytania jeszcze ci nie zadali w związku z Kamieniami? O. A chciałbyś to powiedzieć? A coś, co bym chciał powiedzieć? Chyba nie, chyba naprawdę już wszystko. Wszystko, już tyle razy mnie zaskoczono podczas wywiadu, że już pytano mnie, czy wiem, gdzie urodził się Jan Bytner. Już mnie egzaminowano nawet, tak więc nie wiem, czy jest jakieś pytanie, które chciałbym usłyszeć. Chyba nie. Chyba naprawdę dziennikarze wyczerpali dostatecznie i wątki homoseksualne. Których zresztą nie było. Których nie było. I sceny seksu. Dosyć to wszystko chyba wyczerpali w dostateczny sposób. A tobie się podoba ten film? Tak. Ja oglądam go teraz z przyjemnością, chociaż musiałem się do niego przekonać z racji na moją obecność na ekranie. Musiałem się przyzwyczaić do tego, że ta twarz. To twoja twarz. Ta moja twarz to rzeczywiście jest jakaś figura dramaturgiczna i jakby nie traktowałem tego w taki sposób, ale już za drugim razem było lepiej. Znacznie lepiej. Pewnie słyszałeś o kontrowersjach, które się pojawiają i które spadają na reżysera. To się rzeczy na całą produkcję z różnych stron. Jak ty się do tego odnosisz? Do zarzutów starszego pokolenia, że to niewierność książce, do zarzutów młodego pokolenia, że właściwie mogło być ostrzej, mogło być szybciej, mogło być bardziej dynamicznie. Znaczy, no, dynamicznie, czy jeżeli chodzi o zarzuty tego, powiedzmy, starszego pokolenia, to ja się do nich ustosunkowuję w taki sposób, że od samego początku pracy podejmowaliśmy trud jakby rekonstrukcyjny w oparciu o dokumenty, a nie tylko o książkę. Scenariusz opiera się na jakby zapisach dokument. Wynika bardziej z dokumentów niż ten zapis, niż z samej książki, która już jest jakimś dziełem literackim i już jest przetworzeniem tej sytuacji przez Kamińskiego, sam Zośka, który jeszcze przed śmiercią przeczytał nieukończoną wersję Kamieni na Szaniec. Ona jeszcze nie była tej części, była pozbawiona oczywiście śmierci Zośki. Wypowiedział się na temat książki, że jest to zabieg literacki i on szanuje tę wizję autora, że tak się wyrażę. Tak więc myślę, że tutaj też jest wizja autora, ale oparta o dokumenty, a nie o już wizję innego z autorów. Gdybyś dzisiaj, bo zdjęcia kręciliście ile? Ponad rok temu? Ponad? No, zaczęliśmy pracę prawie rok temu. Mhm. Gdybyś dzisiaj zaczynał pracę w tym filmie, co byś poprowadził w roli Rudego inaczej? Ojeny, jest mnóstwo rzeczy. No właśnie, to jest to, o czym opowiadałem za pierwszym razem, że jakby moja obecność na ekranie, z racji, że to był mój debiut, jakby ja gdzieś dostrzegam szwy mojej pracy i pewnego rodzaju błędy, które może nie do końca chciałbym się dzielić z tym, z widzami, bo mogłoby im to przeszkodzić w odbiorze, ale byłoby chyba kilka rzeczy, które chciałbym zmienić, chociaż to nie ode mnie zależy, bo film jest jeszcze w montażu, jakby film przechodzi takie trzy etapy na planie,
Najpierw nad scenariuszem pracy, później na planie i później w czasie montażu. Nawet niektórzy się śmieją, że trzy różne filmy mogą powstać. To prawda. W ten sposób. I chyba w tym przypadku też tak trochę jest, bo praca z panem reżyserem wyglądała też w dosyć specyficzny sposób, że umożliwiał nam, dał nam taką możliwość robienia jakby dubla własnego takiego rezerwowego, który był taką, powiedzmy, naszą wizją danej sceny, taką nie do końca tak przetworzoną przez jego już wyobraźnię, tylko bazującą na gdzieś tam naszych pomysłach i część nawet tych rzeczy... No właśnie, jak duże jest Ziętka w Rudym? Jak duże jest Ziętka w Rudym? No trochę jest. I dużo osób mi teraz rzeczywiście tam tych cech znajdywało. Nawet się okazało, że Rudy też śpiewał ponoć. Dostałem nawet cytat z jakiegoś zapisu historycznego, gdzie w czasie zbiórki Rudy zaczynał jakąś jedną z pieśni harcerskich. Wszyscy podchwytywali później. No tak więc tych cech jest ponoć sporo. Ja nie wiem, czy znajduję tak dużo ich jak inni, ale to może dobrze w takim razie. Ty wiesz, że Rudego na fejsie, Rudego, który ma twoją twarz, polubiło już prawie 50 tysięcy ludzi? Widziałem, tak, zgadza się. No to są też po części dowody sympatii do ciebie, tak? No chyba tak, skoro mam moją twarz, to tak. Nie, tak, wiem, że jakieś takie zjawisko ma miejsce. Trochę się dziwiliśmy ostatnio temu z panem reżyserem, bo śmialiśmy się, że to Alek będzie tym magnesem kobiecym. Ale miłe zaskoczenie. Może. A kiedy zdałeś sobie sprawę, że uczestniczysz w filmie, który będzie ważny dla bardzo wielu osób i grasz rolę równie ważną? Kiedy sobie zdałem sprawę? Chyba już w dniu, kiedy poinformowano nas, że będziemy odgrywali tę rolę, bo my, biorąc udział w castingu, nie wiedzieliśmy, do jakich ról jesteśmy brani pod uwagę, bo graliśmy sceny po prostu i też z perspektywy Zośki, z perspektywy Alka i Rudego, jakby to było mieszane tam, po prostu reżyser sobie upatrywał nas na jakieś role, ale jakby nas w to nie wdrażał. Dowiedziałem się od razu jakby po castingu, bo odbyliśmy rozmowę i z panem Feleszko, wnukiem pana Kamińskiego, który wtedy był obecny i z producentami. Tak, obrócił się trochę później, ale na początku jeszcze współpracy jakby też nam dał do zrozumienia, że jednak uczestniczymy w takim ważnym projekcie. No i odczuwalna była ta presja nawet w czasie przygotowań, kiedy mieliśmy spotkania z członkami Szarych Szeregów na przykład. Ta presja była na przykład do mojej osoby. No jednak każdy wiedział lepiej jak ten Rudy i te relacje, wszystkie wspomnienia. Gdzieś tam dawało sobie znać, nie? Przy pracy nad tą rolą, że on jednak jest, żebym wziął pod uwagę pewien fakt albo coś, że bardzo dużo było tych informacji. Jak się okazało, bardzo dużo było ich sprzecznych, no bo to są jednak po części wspomnienia ludzi, one są weryfikowane przez czas, jaki minął od tamtych wydarzeń i to są też trochę wyidealizowane obrazy ludzi, którzy tak go zapamiętali, przez jakby pryzmat tej tragedii, która właśnie wiele osób mówi, że ten film reżyser strącił Rudego, Alka i Zośkę z pomnika. Mi się wydaje, że on pokazał chyba bardziej drogę na ten pomnik niż strącił. Jakoś tak to odbieram, że przez te ukazanie tych ich wątpliwości, które prawdopodobnie mieli, bo tego też nie możemy być pewni, ale właśnie utorował im pewną drogę, zbudował im drogę na ten zasłużony, powiedzmy, pomnik. Więc nie uważam, że strąciliśmy bohaterów z pomnika. Dużo pracy masz teraz w związku z promocją, gdzie was można zobaczyć, czy to są szkoły, czy to są kina, tak jak dzisiaj? Słuchaj, to są kina, to są miasta, domy kultury, to są instytucje kultury, szkoły, różnego rodzaju rzeczy, naprawdę. Sam, wiesz, sam fakt... A o co ludzie was pytają? Czy po prostu chcą sobie popatrzeć na człowieka z telewizji, z filmu, z ekranu? Teraz dużo spotkań dotyczy jakby
tych powiązań takich stricte harcerskich. Dużo szkół ma patronat, na przykład Rudego. Jakby moje filmowe jakby wcielenie no jest jakby no pożądane po prostu w trakcie jakichś tam uroczystości, wiele takich zaproszeń. No niestety one są weryfikowane już no przez czas. Ja naprawdę z chęcią, swoją obecnością chciałbym uczestniczyć jakby w tych rzeczach, ale no nie na wszystko jest czas. No. Już są nowe rzeczy i jakby staram się już myśleć dalej. To jakie są te nowe rzeczy? Bo powiedzmy sobie szczerze, recenzje, film zbiera różne, ale aktorzy, szczególnie ty, no, głównie dobre. No głównie chyba tak, no nie wiem, no też tego do końca nie śledzę, przyznaję. Ale czujesz już zainteresowanie tobą innych reżyserów, innych produkcji? Znaczy, pojawiły się już jakieś propozycje? Bo, czy? Wiesz co, ja nadal jakby uczestniczę w castingach, jeszcze nie dostałem żadnej roli od tak, ale no, zainteresowanie oczywiście jest większe z racji, że ktoś już mnie po prostu widział i może mnie gdzieś tam obdarzyć trochę większym zaufaniem niż nie wiem. Niż wcześniej, no po prostu. A na razie mam dwie produkcje. Teraz do pracy jest to nowy film Lusińskiego Jacka, Carte Blanche w Lublinie kręcony i teraz nowa produkcja jeszcze owiana tajemnicą pani Małgorzaty Szumowskiej, też z Januszem Gojasem. Piękne nazwiska. Tak, piękne i bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się też udało mi się z nimi pracować dalej. Najtrudniejsze sceny, wrócę do kamieni, to te, w których Rudy był torturowany? Tak i nie, bo oprócz scen tortur dosyć dużą trudność sprawiły mi te sceny pożegnania, bo tam jest taka cała sekwencja dosyć długa scen pożegnania i z Zośką i z mamą i to są wszystko takie sceny na bardzo wysokim diapazonie emocjonalnym i no przyznam, że jakby powtarzalność tego rodzaju emocji jest bardzo trudna i męcząca i chyba wymaga, nie wiem, jakiegoś olbrzymiego zaplecza albo jakiegoś, no nie wiem jak to robić jeszcze. No było to ciężkie na pewno, bo sceny tortur były ciężkie ze względu na techniczne rozwiązania, a te sceny później pożegnań jakby z punktu widzenia aktorskiego. I emocjonalnego, tak. No ale to jakby jedno z drugim łączę, nierozerwalnie. Tak. A kiedy płyta? Oj, na razie usłyszałem zmontowane dwa utwory. Ale no już w najbliższym czasie, jeszcze nie została w całości objawiona. Jeszcze jest praca nad nią trwa. Tak więc, no nie wiem, na pewno w tym roku, na pewno to jest, myślę, do wakacji się spokojnie wyrobimy. Już są wstępne projekty okładek, czyli już trochę nad opakowaniem pracujemy. Ale myślę, że to jest w najbliższym czasie się pojawią już informacje. Przecieki do mediów jakieś. Jak wy pracujecie nad tą płytą? No bo ty jesteś głównie w Warszawie, chociaż teraz właściwie cała Polska. Chłopaki są... Trójmieście. Właśnie, Trójmiasto. Tak, ale akurat... Gdzieś się spotykacie w połowie drogi, żeby pograć, pośpiewać, poćwiczyć? To zależy, bo często spotykamy się w Warszawie, a teraz było też kilka takich sytuacji, że wszyscy byli w Trójmieście, więc ja tam się pojawiałem, jeszcze jak pracowaliśmy nad płytą, a samo nagranie było 500 metrów od mojego domu w Warszawie, obecnego mieszkania. Tak więc w Warszawie rejestrowaliśmy jakby płytę, więc no, dla mnie dobrze, ale myślę, że chyba z Warszawą będziemy jednak wiązali jakoś tam swoją przyszłość, bo no dużo się tam dzieje naprawdę, jeżeli chodzi o koncerty i studia i wszystko. Da się pogodzić grę aktorską no, i grę? Jakiś tam płodozmian prowadzę. Chyba się da, no, o czym świadczy, nie wiem, że to jest jakieś może daleko posunięte porównanie, ale statuetka Jareda Leto, no, Oscarowa, no, niby też muzyka. A zdobył, powiedzmy, jak
mój stosunek do Oscarów jest specyficzny, ale no zdobył jednak, został ukoronowany takim wyróżnieniem aktorskim jednak. Tak więc no chyba się dano. No właśnie, nagrody. Liczycie na jakieś nagrody, które mogą na was spłynąć? Po filmie? Po. Ja nie wiem, czy to jest akurat taki film, który... czy to jest film konkursowy, czy to jest taki film festiwalowy. Raczej nie wiem, ciężko mi oceniać, ale ja wcześniej wielokrotnie uczestniczyłem w festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. Z racji na... studiowałem tam i zawsze oglądałem, to nie przypominam sobie, że tam kino historyczne kiedyś było jakoś specjalnie nagradzane. Tak więc nie, chyba się nie spodziewam. Czego ci życzyć? Czego mi życzyć? Chyba wszystko mam już, kurczę, muszę się zastanowić. Spełniony człowiek? nie, przestań. Nie. Nie wiem, może ciekawych propozycji. Bo to mnie gdzieś napędza chyba. Bardzo tak energetycznie, jak się dowiedziałem, że będę grał z panem Gajosem, to oszalałem i dostałem kolejnego takiego kopa energetycznego. Chyba nowych ciekawych produkcji, no. Po prostu godnych... godnych partnerów, nie wiem. Nie wiem, no chyba po prostu pracy. No to pracuj, chłopak. I tak niech się stanie. Niech się stanie, dzięki. Wszystkiego dobrego.